Witam Państwa bardzo serdecznie. Z głębokim wzruszeniem pragnę rozpocząć to niezwykłe dla nas ważne wydarzenie, jakim jest 30-lecie działalności naszego przedszkola. Mam ogromny zaszczyt w imieniu swoim, grona pedagogicznego, pracowników, dzieci i ich rodziców powitać przybyłych na naszą uroczystość gości. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w tym dniu z nami. Szanowni Państwo, w wieku przedszkolnym każde dziecko najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją osobowość i umiejętności. Od nas dorosłych zależy, czy stworzymy mu odpowiednie warunki i damy możliwość, aby mogło rozwijać swój potencjał. Naszym zadaniem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków służących wszechstronnemu rozwojowi. 30 lat to czas, który już skłania do refleksji, podsumowań oraz zadumy nad przebytą drogą. Jak zmieniło się nasze przedszkole? Jak jesteśmy postrzegani w środowisku? Jakich mamy absolwentów? Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasze przedszkole. To wielka dla nas radość i przywilej mieć takich sprzymierzeńców. Przyjmijcie Państwo podziękowanie od całej społeczności przedszkolnej za okazane serce i za wspieranie naszego przedszkola przez te wszystkie lata. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, a przede wszystkim drodzy przedszkolacy. Wszyscy jesteśmy w sztafecie pokoleń i myślę, że dla każdego z nas, bo się wszyscy rodzimy i potem przeżywamy poszczególne etapy naszego życia, to bycie w wieku przedszkolaków, i to rodzice dokładnie wiedzą, i też witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich rodziców, ten etap życia, rozwoju, edukacji, wychowania jest bardzo ważny. I rodzice, w tym muszę powiedzieć też ja, bo moje trzy córki też chodziły do waszego przedszkola, do naszego przedszkola, powierzamy wam, nauczycielom, wychowawcom, swoje dzieci. Po to, żeby wspólnie, a myślę, że dla wielu z nas większą rolę odgrywają panie przedszkolanki, pracownicy przedszkola, niż nawet czasami rodzice. I wy w sposób szczególny zajmujecie się najmłodszym naszym pokoleniem. Chcę pogratulować owoców waszej pracy, bo wiem z całej perspektywy, że wychowaliście ludzi o wszelkich zawodach. Począwszy od prawniczych, medycznych, wszystkich technicznych, humanistycznych, zakonnych też pani dyrektor nie podpowiada, więc macie wśród siebie i zakonników, wśród swoich wychowanków. Więc bardzo wam tego wszystkiego gratuluję. Oczekujemy również od pracowników przedszkola, od samej instytucji, aby nadal służyła, bo po to jesteśmy w samorządzie, żeby zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców. Natomiast samorząd na miarę nam możliwości, Rada Miasta, Burmistrz, robimy wszystko, na co nas stać. Bukiet kwiatów wyrażających to wszystko, co jest najpiękniejsze, to na ręce Pani Dyrektor. Dla wszystkich pracowników i pedagogicznych, i tak jak Pani Dyrektor wspomniała, z administracyjną gospodarką. Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu. Życzymy dalszych. Mamy nadzieję uczestniczyć jeszcze w niejednym. I wszystkiego dobrego, samych sukcesów. To na ręce Pani Dyrektor dla przedszkolaków. I dla Pani Dyrektor. Serdecznie witamy i zapraszamy do obejrzenia występów artystycznych przygotowanych przez nasze koleżanki i kolegów z trzech najstarszych grup.